Dobrze, dziękuję za uwagę, że Państwo obejrzeliście razem z nami film i teraz zapraszamy do Barcampu. Jest to pewna formuła otwartej dyskusji. W związku z tym też prosimy o pewne takie przearanżowanie przestrzeni, to znaczy będziemy, żebyśmy się wszyscy mogli widzieć, tak? Czyli my sobie staniemy w środku może z Litką i prosimy jakby o takie obrócenie się. Dobrze. Mamy, proszę Państwa, 45 minut i oczywiście teraz domyślacie się, dlaczego nasze spotkanie dzisiejsze miało dwie bardzo wyraziste części. Pierwsza część projektowa, druga tak dramatycznie smutny film, bo 4-5 lat po 2008 roku dalej mówię, nie mamy to być może dobrze, ale też i nie mamy już prawie artystów na moim mieście. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No tak do końca nie jest. Artyści są, jest Instytut Sztuki Wyspa, dzieje się tutaj alternatywa, ale rzeczywiście nie ma kolonii artystów, czyli tego budynku tutaj, który tak strasznie stoi i straszy i boli, nie ma teatru znak. Ale o tym, czego tutaj nie ma, to chyba myślę, że najlepiej opowie nam Michał Szlaga. Tak, jeżeli możemy poprosić o zgaszenie światła, no Michał oczywiście, artysta, fotograf, pokaże nam zdjęcia. Powiem tak, witam wszystkich. Nie pamiętałem filmu Agnieszki, więc był dla mnie jakimś takim fajnym też przypomnieniem tego czasu. Myślę, że dzisiaj to wszystko wygląda zupełnie inaczej. To znaczy, Agnieszka musiałaś złamać nas w takim momencie, w którym byśmy się jeszcze zastanawiali w ogóle nad Pomnik poległych stoczniowców. Tutaj jest
historyczną. No i ta rzecz, którą tutaj widzicie, to jest budynek, w którym jesteśmy, czyli budynek, który głównie z powodu jakby tych historycznych wartości podpisania porozumień sierpniowych został wpisany do rejestru. Cała reszta, pomimo tego, że jest, czy znamy, czy wiemy, czy czujemy, że są to budynki o wartości kulturowej, są absolutnie chronione. Więc teoretycznie jest tak, że wszyscy wiemy, że te budynki w jakiejś części, bo na przykład Kala 49A w tym miejscu, być może ktoś z Was był tam kiedyś na koncercie, na przedstawieniu sceny letniej Teatru Wybrzeże, albo budynek ten, no to jest budynek dyrekcji. No nie wyobrażamy sobie, że te budynki mogą zniknąć, natomiast ich stan prawny jest jednak taki, że nie są objęte jakimkolwiek ścisłym zapisem, który mówi, że chronimy. Pokażę taką drobną dokumentację. Chciałbym Wam na szybko przeczytać, tylko mamy naprawdę 45 minut, to może skrócę, jak jest. Wychodzimy na... A, dobra. Znaczy wiemy, ale na całość mamy 45, tak? To jest taka seria o nazwie... Przepraszam. To nawet nie jest seria, to jest selekcja z całości materiału, który został wykonany. No bo jakby cały czas przez te wszystkie lata starałem się fotografować stocznie i temu, co się na niej dzieje. Wiadomo, że są jakieś stałe ulubione punkty każdego stoczniowego fotografa i są to na przykład wodowania. Ostatnio usiadłem do jakiegoś takiego porządkowania archiwu związanego ze stypendium dla jakby na to uporządkowanie, to jest stypendium ministra kultury i dziedzictwa. Później okazało się, że to stypendium, czy też to uporządkowanie jest w ogóle bardzo dobrym pomysłem, ponieważ tak jak w filmie mówię o tym albumie, natomiast z tych 10 lat zrobiłem sobie w głowie jakieś 15, może 20. I na szczęście Jacek Dominiczak, prowodyr Wielu Zajść, namówił mnie do tego, żeby ten album wydać już teraz. On się właściwie robi i właściwie kończy się robić, więc w czerwcu będzie album. Więc te paskudne pocztówki to nie jest żaden super osobny projekt, tylko to jest po prostu wycinek pracy z tych lat pokazujący to, co się tu wydarza. A tu macie budynek Biura Projektów RN-141, zlokalizowany między ulicą Jana Skolna a ulicą Transportowców. Czas powstania, początek XX wieku. 22 lipca 2012 zostało wykonane zdjęcie. K2, uchylenia K2. To jest 8 czerwca 2011. Żura w trakcie zoomowania. Udźwig 150 ton, producent Kone Helsinki. Rok budowy 1975. Numer inwentarzowy 66. Jak robiłaś, Agnieszko, film, to dźwigów było 29, w tej chwili są 24. Więc to też pokazuje jakby skalę tych wszystkich ruchów. Kolejny slajd to jest 4 listopada 2011, tak zwany domek ogrodnika. W głębi po lewej budynek dawnej centrali telefonicznej, kolonia artystów, po likwidacji po prawej, wina dyrektora Stoczni Cesarskiej, rok powstania 1900, numer inwentarzowy 173A. Grudnia 2008, tymczasowy skład szczątków konstrukcji hali. Numer inwentarzowy 2A, czas powstania, początek XX wieku. Też, żeby uświadomić Wam te ślady, może, a jakby będzie po śladach, to są ślady po dosyć dużych ciężarówkach. W albumie będzie zdjęcie uzupełniające właśnie z widokiem obok. Będzie można zobaczyć, jak to jest potężna sytuacja. O, to mój ulubiony slajd. 18 grudnia 2008,
willa dyrektora wielkoprzemysłowa, rezydencja dyrektora Stoczni Cesarskiej, zintegrowana z zespołem produkcyjnym i obiektami towarzyszącymi, oficyną, stajnym ogrodem i domkiem ogrodnika. Budynek jednorodny stylistycznie, z dobrze opracowanym detalem w latach 2003-2006, wykorzystywanym przez artystów z Teatru Znak, rok powstania 1900, numer inwentarzowy 138A. Na przykład ta cała impreza z wbijaniem łopaty, którą widzieliście na filmie, ona się odbywała też w pasie, na którym stała właśnie willa z przyległymi budynkami, a z drugiej strony mieliśmy park tutaj przy sali BHP, więc też trzeba pamiętać, że jakby rozpoczęcie budowy nowej połowy łączy się po prostu z wydaniem decyzji o tym, że to wszystko znika. To była bardzo prosta decyzja, puszczamy wtedy drogę, a wycinamy drzewa, burzymy wyjątkowe budynki. A 24 kwietnia 2012, plac między ulicą Marynarki Polskiej i Zakładową ulicą Malarzy, miejsce pokali 6H, strawiony pożarem, złomowanie żurawia na udźwigu 20 ton, numer inwentarzowy 26. Listopada 2011 rozbiórka zespołu 7 budynków mieszkalnych robotników stoczniowych zniesionych przez Fundację Sikała pod koniec XX wieku, numery inwentarzowe od 177 do 189. To też jest tak, że w... A co powiedziałem? Tak, 19. Też jest tak, że o czym nie wiedziałem wcześniej, dopiero wchodząc głębiej w tą historię, te rzeczy gdzieś tam do mnie zaczęły docierać. Nie mamy trochę czasu, ale znamy tą historię z jakimiś tam deklaracjami, żeby miasto próbowało coś tu zrobić z tym terenem, czyli wpisać na listę dziedzictwa. Dla nich, o czym też wtedy nie wiedziałem, nawet mieszkając tu za płotą, to są informacje, do których docieram później. Kluczowe w tym wszystkim było to, że stocznia przede wszystkim da się czytać od początku swojego istnienia do czasu aktualnego i składa się z trzech bardzo ważnych części, które jakby są niezależne od siebie, ale się też ze sobą integrują. Właśnie ta funkcja integralności była tym czymś, na co oni wskazywali bardzo mocno. I po pierwsze cały ten wspaniały obszar z budynkami i urządzeniami, który doskonale znamy, ale wskazywali bardzo mocno właśnie na willę dyrektora, jako tą wielkoprzemysłową willę, że to już jest jakby też bardzo wyjątkowa w skali europejskiej sytuacja do zachowania. No i to, czego bym się nigdy nie spodziewał, że te po prostu paskudne rudery gdzieś tam na Janskolna są częścią tego wszystkiego, czyli ta trzecia część, o której oni wtedy mówili w 2000 roku i w 2001, to była właśnie funkcja mieszkań robotniczych. Czyli jakby usuwając którąś z tych małych części, albo te domki, albo willę dyrektora, a też osiągnięto sytuację, w której nie ma już jakby tego waloru, o którym mówili wcześniej. 23 marca 2012, dawna Wydziałka 2, w niegdysiejszym ciągu montażu łotów, czas powstania, początek XX wieku, numer inwentarzowy 1A. Ukazywałem ostatnio znajomemu, który się zajmuje konserwowaniem. Jest jakby wykładowcą w szkole, uczy przyszłych konserwatorów zabytków i powiedział, że to jest jakby, jak zobaczył, to powiedział, że to jest jakby kapitalny moment, bo za chwilę nic tu nie będzie, na przykład z ciągu budowy łotów i to będzie ten wspaniały moment, w którym historycy będą mogli przystąpić do pracy i wszystko stworzyć. Czyli dzisiaj to był ciężki żart. 17 listopada 2012, dawny Wydział K2, żelbetowa pokrywa na A2. Hala na planie prostokąta o bokach 147 x 39 m. Dwunawowa, jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, pozbawiona zdobień, murowana z cegły ceramicznej, wzmocniona pilastrami, konstrukcję wsporczą belek podsłupnicowych i dach ustanowią słupy wielogałęziowe, kratowe, łączone nitami. Hala zlokalizowana między ulicą Marynarki Polskiej i Zakładową ulicą Malarzy, rozebrana po pożarze w styczniu
2012 roku. Czas powstania 1900, numer inwentarzowy 6B. Wyczytałem wczoraj też, czy przedwczoraj, taką informację, będąc gdzieś tam na świętach, że prokuratura zamknęła śledztwo w sprawie pożaru, nie znajdując jakby winy. To znaczy wypadek. 22 lipca 2011 roku. Budynek, który już się wcześniej pojawił, to jest RM, czyli biuro konstrukcyjno-projektowe. Wejście od strony stoczni, od ulicy Transportowców. Czerwca 2012, hala przy ulicy Rurarzy, numer inwentarzowy 26B. 15 grudnia 2007, dominujący nad otoczeniem budynek kotłowni, numer inwentarzowy 62A101A, wzniesiona w okresie międzywojennym. 5 stycznia 2011, stocznia Gorzów-Jurand w drodze na zumowanie. Udźwig 100 ton zbudowany w stoczni w Budapeszcie, rok budowy 1963. 13 lipca 2012, budynek dawnej stolarni, numer inwentarzowy 39A. 27 listopada 2012, budynek acetylenowni przy ulicy Kooperantów. Na drugim planie Europejskie Centrum Solidarności w budowie. To są zdjęcia bez opisu, one nie występują już w tej wersji drukowanej. To są zdjęcia z ostatnich dwóch miesięcy. To jest usunięcie tutaj parku przed salą BHP. Park na pewno stanowił całość założenia. Nie potrafię określić, jak były te stare drzewa, myślę, że bardzo. I to jest też ta sytuacja, o której mówiłem przed chwilą, że z jednej strony mieliśmy ten rząd budynków, z drugiej strony mieliśmy drzewa, które właśnie zniknęły. Wycinanie linii kolejowej na wysokości bramy numer 3. To, co macie po prawej stronie, to duże puste pole, to jest miejsce po hali, przepraszam, po tym budynku biura projektów. A to, co jest widoczne w głębi, to jest maszyna, która robi, buduje nową wałową. To są praca mostowców polegająca na przygotowywaniu takich wielkich słupów pod estakadę. No i to jest ostatnie zdjęcie i to jest pirs wyposażeniowy i wycięcie żurawia. Wycięcie żurawia jakieś tam, nie wiem, 3 tygodnie temu. To, co mogę jeszcze o tym powiedzieć, to tylko tyle, że to jest pierwszy żuraw, który został usunięty i powiedzmy nie był wyjątkowy. To znaczy jeszcze takie są na szczęście 3. Wcześniejsze zumowania były zawsze w jakiś sposób wyjątkowe. To znaczy, że nie było na przykład drugiego takiego modelu albo na tym konkretnym terenie. Więc jakby jest to oczywiście strata w przestrzeni, ale